Także pozdrawiamy, proszę Państwa, tutaj z hotelu, z Poleczki, Poleczki, Alinę Lasotę, która pojechała na Litwę, bo ona tu mieszkała w Warszawie, gościła u nas 15 lat, prowadziła wernisaże, proszę Państwa, promocję książek, sama uczestniczyła to tam i te rodowite właściwie, nie warszawianki, tylko przybrane warszawianki, no, nasza Rysia, która ze Świdra w sumie przyjechała, czyli spod Warszawy, tak strasznie nie lubiła tej Lasoty, nienawidziła jej, że opowiadała bzdury, że aż Lasota nie lubiła tego, ale musiała się zemścić na Ryszardzie Czubakównej w Green Art Gallery, Green, na Starówce, którą to starówkę zamknięto, bo powiedziała do tej kierowniczki, to była gruba baba z córką młodą, ładna dziewczyna, ładna, ale to nawet nie o to przecież chodzi. Ale Alina Lasota mówiła, że kogo wy zapraszacie? Pedał, kieliszki tłucze, ludzi obgaduje i jeszcze i mnie tu obgaduje. Won precz z tą Rysią, niech wraca do Świdra. No ale to już mogą być dodatki, bo fakt faktem, że Alina Lasota obgadała Ryszardę do kierowniczki bezpośrednio. Kilka razy Rysia uśmiechała się, wchodziła, ale czuła się już zagrożona Rysia, bo uśmiechała się tak schizofrenicznie, tak nerwowo się uśmiechała, tak jak Grażynkę znamy na Pradze Południe, co miała Pawełka, całkiem zespołem Downa, synka, którego oddała do Szczecina, gdzieś tam, nie wiem, czy do ludzi, czy przytułek, czy, ale jak matka mogła oddać dziecko z zespołem Downa Pawełka? No u nas na Igańskiej 20 mieszka, możecie ją odwiedzić, mieszkanie 23, możecie do niej list napisać. Ona się przecież nie obrazi, bo ona jest Jehówką. I myśmy z tą Grażynką głosiły, tyle czasu samej jej poświęcały, bo ona też potrzebuje pomocy takiej, proszę Państwa, nie to, że intelektualnej, bo ona świetnie sobie dawała radę. Umiała robić wszystko naokoło. Trzepała dywany, proszę Państwa, miała dużo pieniędzy, wzięła teraz za mąż, wyszła za takiego głuchego człowieka, który na wózku inwalidzkim jest, ona się nim opiekuje, ale miała tego Pawełka, my pamiętamy tego Pawełka. To jest Mareczka, kolega z Piaseczna. Już Rysia to wypowiedziała z przytułka. No to był dom dziecka, internat i tak dalej, powiedzmy, że przytułek świętego Łazarza, proszę Państwa. To my tutaj z punktu miejsc pięknych wypowiadamy się, mamroczemy, bo dopiero co obudziłyśmy się, buziaczki.